Audio Jam. Dzień dobry. W dzisiejszym filmie opowiem o sterowaniu przez Home Assistant Kinkietem Bangrants RGB. Działają sterowniki w wersji drugiej, więc jak widać, Kinkiet jest wyłączony. Teraz go włączę. Także było widać Kinkiet. I wyłączę. Widać, sterowanie działa. Teraz działa to przy pomocy aplikacji mobilnej i przełącznika RF. I właśnie pokażę to na przykładzie przełącznika RF. Ponieważ to jest w jednym miejscu, mam dwa takie przełączniki. Oj. Mieszają mi się, przepraszam. O, dobra. Teraz przełączanie przy pomocy przełącznika RF. Widać, włączyło się po oświetleniu. I wyłączenie. I wyłączenie. Działa to przy pomocy serwera Node.js. Teraz przełączę przełącznikiem. Widać. Jest akcja przycisku. RF biurko prawe, off. Teraz przyciskam on. I następuje jakby akcja Kinkiet przełącz. Są dwa HTTP requesty. Opisane dokładnie jest to na blogu i ten żądanie typu GET, czyli z odpowiednim URL-em, zostaje wysłane do lampy o określonym IP i w ten sposób Home Assistant przełącza lampę. Nie ma też zapisywania statusu, no ale jak widać, najbardziej, że to działa. Zachęcam do kliknięcia łapki w górę oraz kliknięcia subskrybuj i kliknięcia dzwoneczek i wszystko. Do następnego razu.